To jest jedyny fragment z Biblii, który alkoholicy znają na pamięć. I pamiętam kiedyś, jak głosiłem w Warszawie. One wife brought a husband who was a very alcoholic. Pewna żona przeprowadziła rekolekcję swojego męża, który był mocno uzależniony od alkoholikiem. In the language of wife, a husband is vodka for 24 hours. I ta żona powiedziała, mój mąż pije wódkę przez 24 godziny na dobę. That was a Saturday when this passage from the Bible was read. Ale to była sobota i akurat ten fragment z Pisma Świętego był czytany. The man asked me, Father James, don't you know the Bible? A ten człowiek zadał pytanie, Ojcze James, czy... Jesus changed water into wine. For what? To drink. Czy ojciec z Biblii jest, a przecież Jezus zamienił wodę w wino, a po co? No po to, żeby ludzie pili. For a second, I thought to myself, what to answer him? Przez chwilę sobie myślałem, matko, co ja mam mu odpowiedzieć? But the Bible never says that, whatever change into vodka. Ale wiecie, ale bym powiedziałem, ale słuchaj, Biblia nigdzie nie mówi, że Jezus zamienił wodę w wódkę. And you opened his eyes. Yes, Father, you are right. No dobrze, ojcze, masz rację. I'm taking vodka. Ja upijam się wódką. I know it's wrong. Wiem, że to nie jest dobre. You are in alcohol. You fell at my feet. I on poczuł na swoje zniewolenie. Upadł mi do stóp. Ask Father. I poprosił o wybaczenie. No, alcoholicy are good people. Wiecie, alkoholicy są dobrymi ludźmi. When they receive grace, they change completely. Kiedy przychodzi łaska, zmieniają się całkowicie. And says, Father, long time I made a confession. On powiedział, że od dłuższego czasu nie było spowiedzi. I said, my son, some 10 priests are getting admission. Please go and make a good confession. Powiedziałem, że tam spełnił sami się 10 kapłanów, kolegów z drugiego z nich. Ale potem poszedł i już przyszedł do mnie. Father, last night I didn't take vodka. No more vodka in my life. Następnego dnia powiedział, ojcze, ja poprzedniego wieczora nie piłem już wódki i wierzę, że do końca życia nie będę pił. Excuse me if I tell you to why. Ale proszę, wybacz mi, jeśli kiedyś się napiję trochę wina. Because you should change water into wine. Ponieważ Jezus zamienił wodę w wino. Hallelujah. Yes, you can go pass. Wiecie, możecie go pasać teraz. I should thank you, Jesus, 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 you know, wine is one of the symbols of the Holy Spirit. Wiecie, a wino jest symbolem daru Ducha Świętego. You know what happened at Pentecost? Pamiętacie, co się stało w czasie tych 50 lat? When apostles and the early church were filled with the Holy Spirit. Kiedy apostołowie i kościół pierwotny zostali napełnieni Duchem Świętym. There were some Jews from 18 countries present there for Pentecost. Zobaczcie tam Żydzi, którzy w dniu 50 byli obecni tam w Jerozolimie. You know what they remarked? Oni byli zmuszeni stąd świata. They are drunk with the new wine. Wiecie, co powiedzieli apostoła? Że upili się nad młodym winem. Alleluja! Yeah, when we are filled with the Holy Spirit, we are filled with joy, peace, power. Bo kiedy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, to jesteśmy napełnieni mocą, radością i miłością. I see that during the baptism in the Holy Spirit. Bardzo często to widzę w czasie chrztu Duchu Świętym. But people behaving like that, as a holy drunk. Że ludzie zaczynają się zachowywać, jak to byli upici. The Lord wants that we be drunk in the Holy Spirit. Ale Pan chce, żebyśmy się upijali Duchem Świętym. Not with the vodka or wine. Nie wódką, czy winem. And as St. Paul says, don't be filled with wine in which there is sin. But be filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. We Catholics should be filled and get drunk with the Holy Spirit. And you have the first reading from Joshua. Pamiętacie nasze pierwsze czytanie z Księgi Mozłego. People were idolatry. Ludzie, którzy zajmowali się idolatrami, złamali pierwsze przykazanie Boga. And they went to the gods of the neighboring pagans. I potem zaczęli się ubawiać za bogami pogan, w których żyli. And Joshua felt sad. Mozłego bardzo się tym zmartwił. He came to public and said, i wystąpił publicznie i powiedział, I decided to serve the Lord. Ja i dom mój chcemy służyć Panu. Ale people looked at him. Ludzie popatrzyli na niego. When he said, i wtedy powiedział, many of you are having other gods. Wielu z was czci obcych bogów. Yes, there are many Polish even having other gods from India or Tibet or China. Wiecie, niestety jest wielu Polaków nawet, którzy czczą różnych bogów z Indii, z
the battles him. Yeah, when you follow the rituals, prayers, or therapies from those countries for healing. Albo stosują rytuały czy kult, albo metody uzdrawiania pochodzące z tych krajów. Which I told you, yoga. Kiedy mówiłam wam o jodze. O reiki. Acupresurze, so many things come from our country, you know. Acupresurze, tak wiele różnych rzeczy mają z mojego kraju. Oh, this is from the religion, pagan religion of Hinduism and Buddhism. A to wszystko pochodzi z religii pogańskiej, z hinduizmu, z buddyzmu. Now the Lord is telling to us Polish. Teraz Pan mówi do was Polaków. To us Europeans. Do nas, Europejczyków. Yeah, now leave your God and follow and serve the Lord. Porzućcie swoich bożków, a idźcie za Panem i Jemu służcie. Yeah, as Saint John Paul said, now come back to the root of your faith. Tak jak powiedział Jan Paweł II, teraz powróćcie do korzeni swojej wiary. You are baptized in the Holy Spirit, in the Lord Jesus. Zostaliście ochrzczeni w Duchu Świętym, zostaliście chrzczeni w Jezusa Chrystusa. And serve Him. A więc teraz służcie Mu, pozostańcie w Nim. Joshua spoke. Wiecie, kiedy Jozue to powiedział? To Duch Święty poruszył serca słuchających. They put away the other gods. Więc podrzucali swoje bożki. And they all, lifting hands, said, we will serve the Lord. We will serve the Lord. I podnieśli swoje ręce i powiedzieli, chcemy służyć Panu. Chcemy służyć Panu. Then Joshua asked them to make a covenant with the God. Wtedy Joshua zaprosił, żeby zawarli przymierze z Bogiem. A renewal of the covenant. A właściwie odnowienie tego przymierza. When you have time, go read Joshua 24. Kiedy wrócicie do domu, proszę, żebyście przeczytali Księgę Jozuego, rozdział 24. Yeah, I think we have to do that. Mam nadzieję, że to zrobicie. Bo to jest czas na nasze przymierze z Bogiem. Mój Jezus jest jedynym Bogiem. And my Jesus is my only Lord. A skoro wyznajesz, że Jezus jest twoim jedynym Bogiem. I only one wife. And one husband. To będziesz miał tylko jedną żonę. Będziesz I love him. I love her. Będziesz kochał ją. I serve her. Będziesz jej służył. Będziesz jej jedną służyła. These are the sides of one coin. Wiecie, to są dwie strony tej samej monety. You love God, you love the neighbor. Jeśli kochasz Boga, kochasz również swojego bliźniego. Jeśli podejmujesz przymierze z Bogiem, podejmujesz również przymierze z bliźnimi. The greatest covenant that exists on earth is the covenant between a husband and wife. A największym przymierzem, jakie istnieje na ziemi, jest przymierze pomiędzy mężem a żoną. That's why we are going to renew tomorrow in the mass. To dlatego to przymierze, które będziemy odnawiać w czasie mszy świętej. Don't forget to bring the ring. Proszę, żebyście nie zapomnieli przynieść jutro swoje obrączki. I told you tomorrow there will be a re-wedding. Powiedziałem wam, że jutrzejszego dnia będzie powtórny ślub. And the formula you will receive from the bookstore. Otrzymacie, oczywiście będzie omówienie przy tym ślubie. If you are not received, tomorrow you can get from... Viola. Jutro Viola przyniesie karteczki z przysięgą małżeńską. Będziecie mogli odnowić swoją przysięgę małżeńską. A small strip of paper. To jest taki wąski kawałeczek papieru. And tomorrow, when you have a mass in the afternoon, have it with you. Jutro, proszę was, kiedy będziecie szli na mszę, żebyście ten paseczek papieru z przysięgą małżeńską przyniesie ze sobą. A serious renewal of the covenant you made on your wedding day. No to będzie bardzo poważne. Odnowienie przymierza, które zawarliście pomiędzy sobą w dniu swojego ślubu. And family is very important. A rodzina jest naprawdę bardzo ważna. You know the story about the Acts of the Apostles. Czytamy o dziejach apostolskich. I think chapter 16. Wydaje mi się, że to rozdział 16. Paul and Silas were caught by the police. Paweł i Silas zostali zaresztowani przez policję. They were in the prison. Zostali wpędzeni do więzienia. They were praying and singing praises to God. Modlili się i śpiewali hymny Panu. And the prison doors were opened. A w którymś momencie drzwi więzienia się otwarły. And when the guard looked around, he did not see the prisoners. I kiedy rozejrzeli się strażnicy, zobaczyli, że nie ma już więzienia. And he took the sword to kill himself. Jeden z strażników wziął miecz, po to, żeby samemu sobie zadać śmierć. Then Paul went and told him. Ale święty Paweł podszedł do niego. We all are here. Nie, wszyscy jesteśmy tutaj. Nie popełnij samobójstwa. Then independence, yes. I wtedy w akcie skruchy ten człowiek zapytał. What shall I do to be saved? And you know the reply. You and your family believe in the Lord, you will be saved. Ty i twoja rodzina, uwierzcie w Pana, będziecie zbawieni. Acts of the Apostles, chapter 16, 30.